jak dołączyć do gry. Ej, specjalnie zrobiłem taki krótki poradnik, żeby można było dołączyć. Liczba miejsc jest ograniczona, no tylko 12 miejsc, a was jest na streamie dużo, prawda? Nie dam rady wszystkich tutaj dołączyć. Znaczy ja wiem, że nie wszyscy też i gracie, tak? Tak zrobimy. Dzięki, Wisiu. O Jezu, 100 zł, what? Wisowy są mi 100 zł donate, co? Nie wierzę w to. O kurde, to teraz trzeba jechać do Gdańska podziękować osobiście. Ja pierniczę, dzięki głupio mi, taki duży donate w niedzielę, what? Ja też komuś zdonatowałem ostatnio za 100 zł, a konkretnie to Bonkolowi. I on takie what the fuck, na streamie miał chyba z 600 osób wtedy. I takie what the fuck na streamie, ktoś mu nagle 600 zł, nie 600 tylko ten, 100 zł. To jest miłe, ale no i też niezręczne, bo nie wiadomo jak podziękować takiej osobie. Znaczy, już wiem jakie macie pomysły, żeby podziękować, ale nie, ja nie z tych. Na razie 3 okrążenia, zobaczymy jak pójdzie. Ja pierwszy raz jadę tego Goliata, więc nie wiem co mnie czeka. Mamy dwie drużyny. Startujemy. Widzę, że Akura NSX się pojawiła. Ponoć dużo hajsu się wygrywa na tych Goliatach, nie? A mi hajsik by się przydał. Ow! Tak, mogę trochę kaleczyć, bo pierwszy raz, ale... A może nie będzie tak źle. Ow! Ow! Zniemy. Także jesteśmy podzieleni na drużyny. I ja nie wiem czy... No moja drużyna coś nie ciśnie. Drużyna niebieskich prowadzi. Dawider oczywiście już na przejdzie standardowo. Znaczy nie, no druga pozycja. Oh shit! Oh shit! Dobra, ja lepiej nie gadam, tylko skupię się na tej drodze, okej? Okay? O masakra. Zablokowałem chamsko. Co to była za jazda? Dziękuję za donate, oj nie wiem czy przeczytam, postaram się. O, Lambo coś tam. Dziękuję za donate. To jest zbyt dużo krętych odcinków. Ja powinienem mieć podczas streama kogoś, kto by mi czytał, ale nie może być to Iwona, bo Iwona dosłownie wszystko czyta. Nawet jak jakieś tam przekleństwa będą. Więc no, lepiej nie. Ale w sumie teraz to by się przydała nawet taka biedna Iwona. Myślę, że na tym trybie akurat jest dobra, ale jak graliśmy sobie w kooperacji dzisiaj, no to powiem wam, że lagi były trochę. Nie wiem, czy to przez grę, czy przez połączenie internetowe. Ciekawe ile hajsu za to wpadnie. Tutaj nawet jak się skończy na tej którejś tam pozycji, to tam piątej czy którejś, to można też ładnie dropnąć hajsem. Jedziemy wyścig dookoła mapy, największy, jaki jest w grze chyba. Teraz mamy nie tylko jakby taki dookoła mapy szosowy, ale mamy też właśnie taki shooterowy i mamy taki totalnie offroadowy. Także nie tylko ten jeden Goliat jest. Dobra, ciśniemy. Już ręce całe spocone, dopiero zaczęliśmy grać, kurde. Także widzicie, Aventador tutaj jest praktycznie stokowy. Nie jedzie jakoś szybko, nie skręca bardzo ładnie, nie trzyma się dobrze drogi.
No ale jest w klasie S1 i można się fajnie pokazać w tej niższej trochę klasie, nie? Sorry, że tak nie czytam teraz czatu, ale naprawdę skupiony jestem na grze, na jeździe, żeby się co chwilę nie rozbijać. Naprawdę bardzo ciężko jest zerkać teraz na czat podczas jazdy, gdy się zmienia biegi, bez tej kontroli trakcji. Chociaż w Aventadorze to nie trzeba się bawić kontrolą trakcji. Tak? Zobaczcie, bardzo ładnie jedzie, kurde. To taki drugi Dawider będzie chyba. Pochwalę go super tym czatem tutaj. A nice driving. O! Prawie w murek przywalił. Widzicie, nawet wybranie jakichś tu opcji na tym szybkim czacie jest trudne podczas takiej jazdy. Ale spoko, po wyścigu z wami pogadam na pewno. Uwaga! Jest! Ładnie cisnął. Tak ostrożnie na tych zakrętach, ale nikt nie jedzie tutaj jakoś super szybko. No bo... A w sumie to jest klasa S1, taka niższa. Gdyby była klasa S2, to by tu wszyscy latali chyba już. Ale spoko, klasą S2 też dzisiaj sobie polatamy. Ciekawe, jakie tam ludzki sobie porobiły te samochody. Podejrzewam, że grubo. Pewnie jakieś tam Agery, RS i tak dalej. Pewnie grubo to mają porobione te fury. Ale myślałem sobie o zorganizowaniu jakichś takich turniei w Forza Horizon 4. Żeby robić takie rozgrywki razem z wami. Takie... Kto tam lepiej jeździ, kto ma lepsze samochody i tak dalej na tej zasadzie. Tylko, że tak bardziej w stronę dobrej zabawy, a nie na zasadzie jakiejś tam chorej rywalizacji, żeby za wszelką cenę być lepszym. No oczywiście trzeba by było się starać, żeby dać z siebie wszystko. I tutaj widzę, że nawet na tym wyścigu widać, że kto by był takim mocnym zawodnikiem i trudnym do pokonania. Ja nie wiem, czy osobiście sam bym w tym czekim uczestniczył, ale po prostu zastanawiam się, jak coś takiego zorganizować. Myślę, żeby to było bardzo fajne dla nas. O, tu jest fajne miejsce do robienia zdjęć. Ostatnio zrobiłem tutaj zdjęcie Mazdy RX-8. Możecie zobaczyć sobie na Instagramie chociażby, albo na Facebooku. Okej. No i mamy pierwsze okrążenie dopiero. No w sumie... Powiem wam, że wydaje mi się, że w trójce ten Goliat był trochę dłuższy. Dłużej mi się go jechało, chociaż to może być takie też złudzenie. Chociaż nie, ten też 10... Oh, shit. Ten też tak z 10 minut trwa, nie? Okej. Tutaj chyba nie ma takiego prostego odcinka drogi. Także nie wiem, czy z wami porozmawiam podczas tego wyścigu, ale to już ostatnie okrążenie. Także no stress. A mi zależy właśnie, ja strasznie zawsze lubiłem streamować. Znaczy, kiedyś w ogóle nie miałem internetu do tego, żeby streamować. Po prostu się nie dało. Mogłem tylko wrzucać filmy i to w takiej słabszej jakości. Teraz mam internet taki, żeby móc właśnie streamować też w tym HD zwykłym. Ale może niedługo właśnie będę miał lepszy już internet i wtedy będę streamował w lepszej jakości. W każdym razie, od zawsze, odkąd nagrywam na YouTube'a i odkąd robię to regularnie, czyli od 2012 roku wrzucam na YouTube filmy z różnych gier, to zawsze było moim marzeniem, żeby właśnie streamować i żeby mieć taki stały kontakt z widzami, tak? Streamowanie jest takie właśnie, takie fajne, bo wtedy można sobie z wami porozmawiać, zobaczyć, czego oczekujecie też przede wszystkim ode mnie jako twórcy, no bo tak czasami z komentarzy to ciężko jest wywnioskować, co wam się tak naprawdę podoba w danym filmie, co chcecie zobaczyć, tak? A tak jak jestem na streamie, to widzę, że chcecie to, że chcecie tamto, żebym zrobił to, tamto. No i ja tak mam też wtedy rozeznanie w tym, co naprawdę lubicie, co wam się podoba. Więc no, kiedyś myślałem, że to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Ale nie miałem możliwości, bazowałem tylko sobie na waszych właśnie komentarzach pod filmami. Jakby tym się sugerowałem, żeby robić następne filmy. No i oczywiście też wyświetlenia, tam gdzie było więcej wyświetleń. Tam wiedziałem, że ta seria w moim wykonaniu bardziej wam się podoba, nie?
Więc to też był jakiś dla mnie wyznacznik tego, co nagrywać na YouTube'a. W każdym razie streamy, odkąd zacząłem streamować, odkąd streamuję, no bardzo to lubię. I no właśnie ten stały kontakt, tak? I właśnie dlatego podczas tego wyścigu długiego czuję się trochę źle, bo jedziemy tutaj w, no, przez 13 minut, gdzie ja w ogóle nie mogę mieć z wami żadnego kontaktu wzrokowego. Nie wiem, co piszecie na czacie nawet. A nie chcę jechać też jakoś tak kiepsko. I widzicie, jak teraz skupiam się totalnie na grze, to idzie mi znacznie lepiej, nie? No, ale tak, ale zaraz sobie pogadamy, zaraz będą jakieś tam krótsze wyścigi. No jest jakoś tak, nie wiem, powinienem się czuć źle, że po prostu gram. Staram się też opowiadać o tym, co będziemy robić, o czym sobie myślałem ostatnio. Nie dogonię go chyba. Ale czuję, że on ma trochę też wolny ten samochód, bo go tam wcześniej wyprzedzałem. Nie wiem, co on tam kombinuje, ale nie podoba mi się to. Coś za wolno jedzie, jak na niego. No i końcówka. I wchodzimy ładnie bokiem. Uwaga! Patrzcie, jak fajnie. Chociaż zakończyłem fajnie. Czy będzie? Free Roam Rush. Rush. Tak, jest. A tutaj inaczej to wygląda. Ścigamy się do jednego punktu, najkrótszą drogą. Więc teraz mogę z wami porozmawiać. Zrób z Golfika 2 driftowóz. A, bo widzicie na miniaturce pewnie, nie? Golfika 2 i wam się marzy tutaj jakiś tuning. Ale on jest świetny. Fajnie go można zrobić w Fordzie Horizon 4. O, twardy murek, ale dziwnie. Tutaj możemy jechać dowolnie. Można jechać na przełaj, można jechać asfaltem. Jak kto chce. Ale no ważniejsze, najważniejsze jest to, żeby nasza drużyna dojechała jak najszybciej. A widzę, że niebiescy prowadzą, więc może być ciężko. Tutaj w tej Fordzie ma być coś takiego jak kreator tras. Au! Golfem na Goliata. Ale tym golfem 400 km na godzinę, tak? No to nimby może jakoś to wyszło. Ale później sobie pociśniemy może jeszcze Goliata w klasie S2. Albo jakiś inny taki hardkorowy wyścig w klasie S2. Albo pojedziemy wszystkie po kolei te największe wyścigi, najdłuższe z klasy w klasie S2. Co wy na to? To będzie hardcore. Same lambosy, kurde! Kurde, ale się trzyma tam to Murcielago. Widzieliście, jak mnie zrobiło na tym zakręcie? Nieźle. Murcielago było bardzo mocne w Fordzie Horizon 3. Takie naprawdę kozackie. Tutaj widzę, że też daje czadu. Dzisiaj w ogóle dostałem wiadomości i na Instagramie od was, od widzów, i na Facebooku, jeszcze w paru innych miejscach o tym, że dużo osób nie dostało powiadomienia o najnowszym filmie, o tej konfiguracji driftowej, co jechałem tam tą dziwną pralką Mazdą RX-8, kojarzycie? Kurde, zaraz przeczytam donate'ik po wyścigu, ok? I jak to u was było? Też nie dostaliście powiadomienia? Bo może uda się to naprawić po prostu odsubskrybując mnie i zasubskrybując ponownie. Bo dużo osób właśnie ponoć miało problemy z tym, że nie dostali w ogóle powiadomień o tym ostatnim filmie i on rzeczywiście ma trochę tam mniej wyświetleń. Ale tam mniej wyświetleń to może być, mógł być tam mniej ciekawy czy coś. Tylko rzeczywiście osoby do mnie pisały, że jakiś problem był z tym, z powiadomieniami i że po prostu nie doszły. Ja dostałem, okej, widzę, że dużo osób tutaj dostało. Niektórzy dostali, właśnie inni nie dostali, więc możecie teraz pisać na czacie. Ale może uda się naprawić ten problem, jak odsubskrybujecie mnie i zasubskrybujecie ponownie, to wtedy
wtedy jakoś da radę. Uwaga, uwaga, będziemy to... Yeah! Poczcie, jaki ślisk! Pięknie! Dawaj, rozje ci. To tylko ascetyczny i Dawider. Nie, nie można, nie można. Trzeba czysto jechać. Trzeba czysto. O kurde, ile oni punktów zdobyli. Oj, będzie nam ciężko to przebić. Zrób BMW E39 łazupa. Kurde, lubię tego gościa z YouTube'a, on jest spoko. Ostatnio oglądałem jego film, jak robił Roadstera z Forda Ka. Ja pierdzielę, jakie ten koleś ma pomysły, ale jest zajebisty. Chodzi o to, w jaki on sposób prowadzi te, nie, te materiały. To jest po... Tak jakby, wiesz, totalnie się nie znasz, nie? I, a tu teraz tak zrobimy. Dobra, może być. O kurde. Bierze, kurcze, flexa i zaczyna ciąć ten dach. No ja myślałem, że padnę. A zresztą wcześniej fajnie przerobił tego Forda Ka. No szok po prostu z tego gościa. Okej. Z punktu do punktu jedziemy teraz. W nocy. Dobrze, czas się postarać trochę. Bo czuję, że ten niebieski team wygra teraz. Ja jestem w czerwonych. No i kurczę, ciężko nam idzie. Oj, trochę przepychanko. No ale dali nam do dyspozycji takie wąskie drogi. Kto to widział? Kto to widział, jakieś tam UK? Dobra, tutaj trzeba zrobić myk. Au, au, au. Ojej, chyba trzeba było jechać normalnie drogą, bo tym Aventadorem tu chyba nie podjadę. Za stromo. Co za stromo tam? Jedź pan. Dobry jest. I cyk, dwójeczka. Nie ma takiego wygrywania. Jedziemy na przełaj. Nic nie widać. Patrzcie, doganiam go. Mam czoło przywalił, mam szansę wygrać. A teraz to był chyba mój ziomek. Jest, dojechałem. Ha! Pięknie. Ej, trzeba Bugatti kupić. Mam nadzieję, że po tych wyścigach zdobędę Bugatti. No i pięknie. Ej, nasza drużyna tutaj ogarnęła chyba. Nie, niebiescy wygrywają. Kurde.